Tu, gdzie się znajdujemy, jesteśmy w południowej części Portugalii, w Algarve. Widać różnicę, jest inaczej to wszystko wygląda niż północna część. Bardzo charakterystycznym dla tego krajobrazu jest to, że są takie kominki, takie ozdobne, tak jak tutaj za mną widzicie, zaraz wam to pokażę. Takie rzeczy i one są też na kominach. A tu Łukasz zauważył, że rosną banany. Tak wyglądają małe bananki. Zielone, Łukasz. Jeszcze się ich nie je. Do Polski wysłać. Akurat dojdą, będą żółte. No ale jeszcze wracając do tego, co mówiłam, pewnie już zauważyliście też, że jest o wiele mniej azulejos, o wiele mniej tych kolorowych płyteczek. One stanowią tylko takie akcenty teraz. To już nie jest tak jak na północy, na przykład w Porto, czy w Lizbonie jeszcze. Kiedy to całe domy były pokryte azulejos, tutaj tylko stanowią akcenty. Za to domki są białe, z kolorowymi paskami, z żółtym albo niebieskim. Stanowią takie kolorowe akcenty. Co i tak wciąż wygląda ładnie. Dalej nam się podoba. Widać ten kominek, o którym wam mówiłam. To są pozostałości po tym, jak budowali tutaj Maurowie, którzy kiedyś rządzili tutaj przez stulecia na południowej części, w południowej części Portugalii. Tu przed nami, pod nami właściwie, te równiusieńkie drzewka. To są pomarańcze, hodowle pomarańczy. Hodowle? Sady pomarańczowe. Stąd widać też, jak bardzo momentami pofalowana jest Portugalia. Bywa, że jedzie się godzinami przez właśnie takie krajobrazy, takie górki. Łukasz właśnie odkrył, że mewy atakują mu drona. Zlatuj w dół, Łukasz! Słyszę, jak tak strasznie wyją jakieś ptaki, tak nie? Ja sobie myślę, co za wariaci, nie? A ja się cały czas patrzyłem na obraz z kamery. Patrzę się, a tam trzy mewy atakują, na początku myślałem, to bociany, atakują mojego drona. Są tu. Masakra. Już jedna leciała prosto na niego, krążą teraz tutaj nade mną. Szukają go. No, szukają. A ja włączyłem opcję sport. A opcja sport sprawiła, że dron tak szybciutko uciekł, a mewy tam. Technika. Myśl ludzka zwyciężyła nad instynktem mew. Jak widzicie, Portugalii nie zawsze jest słońce. Dzisiaj trafiliśmy akurat na pochmurny dzień, ale no nie jest bardzo zimno. Sprawdzałem, przejdzie. Sprawdzałem przed chwileczką tak. Pogodę. Jutro już będzie znowu słonecznie, ale dziś widzicie, że nie zawsze jest, także... Wracajmy do vana. Tu jest taka głowa i jest tylko po portugalsku napis, więc zaraz spróbujemy się dowiedzieć za pomocą translatora, co tu jest napisane. Deputado e vicepresidente de Assembleia de República distinguido com a comenda da Ordem de Liberdade. Zastępca wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Wybitnej Republiki z uznaniem Orderu Wolności. Czyli ten pan ma order. Dobra, tu ma jeszcze dalsze ciągnięcie do góry. Ao Operário Corticeiro, membro do Partido Comunista Português. Aha, nie nagrało się, jeszcze raz. Żeńska Corticeiro, członek Portugalskiej Partii Komunistycznej, przewodnicząca Krajowego Związku Corticeiro z antyrasistowskiej kobiety ciężarnej. Antyrasistowskiej kobiety ciężarnej? Jak widać, mój portugalski nie jest najlepszy. Moglibyśmy to przepisywać, ale nam się troszkę nie chce. Ale działa. Wiemy, kim mniej więcej jest. Wiemy już, kim jest ten pan. Politykiem. Antykomunistą ciężarnej kobiety. The stars have drawn.
To było na tyle dzisiejszej krótkiej wycieczki. Byliśmy w miasteczku Silvesz. Do zobaczenia są tutaj ruiny, a właściwie pozostałości twierdzy i zamek. Katedra stara bardzo oraz niezliczona ilość bocianów. Także jeśli wejdziecie w okolicy, to wpadajcie. Pozdrawiamy! Już nie klekotają, a przed chwileczką klekotały bociany. Kasia lubi bociany. Pani zrozumiała, ale mi przeczytało mi tam, gdzie znajdę wiertła podarte. Ale za drugim razem skasowałem podarty i od razu mnie skierowała tu. Jesteśmy w sklepie ze wszystkim. Jest to sklep tak zwany Chinese Market. Mamy tu po prostu... Czyli chiński market. Wszystko, wszystko, wszystko po prostu. Wszystko. Od kuchennych, przez lampy, narzędzia, farby, kleje, dziecięce, zabawki, sznury, węże. Słuchajcie, ostatnio kupiłem wiertło w sklepie. Udało mi się dzięki pomocy tego translatora kupić wiertło bez żadnego problemu. Więc dzisiaj będę wiercił. Dzisiaj będę pracował nad tym, żeby uszczelnić te drzwi, które są puste w środku. O, ta blacha tu, ona jest po prostu pusta i tak samo na górze. I w tym celu kupiłem piankę, wywiercę dziurę, wpuszczę piankę, zostawię i w ten sposób nie będzie nam wchodziło zimno i ciepło w przyszłości. Także mam nadzieję, że to się spisze. Bo z tego co widzimy, to jak jest zimno na zewnątrz, a w środku jest ciepło, to później się skrapla i jest rosa na tym. Więc rano się budzimy i mamy mokre te drzwi. I no są po prostu zimne. Więc trzeba je uszczelnić. Znowu przeceniłem niestety wydajność tych pianek. Skończyła mi się szybciej niż w ogóle zacząłem robotę, to już mi się ta pianka skończyła. Także będzie trzeba jechać do sklepu jeszcze raz. Cały czas śpi na moich pantoflach. Więc ja muszę chodzić teraz jak Kamil Kiki Świat. Pozdrawiam Kamila. Łączy nas wiele, między innymi to, że chodzimy w skarpetkach, w klapkach i w skarpetkach, ale tak jak to Kamil mówi u siebie, no tak jest wygodniej, bo po prostu jak wychodzi się z kampera, to się ubiera klapki i można w klapkach chodzić wszędzie. A w papciach się chodzi po domu. Przekonana, że koty są tak mądre. Ona wiedziała, że my jesteśmy najsłabszym ogniwem na tym kempingu. Po prostu przyszła do nas i wiedziała, że wystarczy się zakręcić, pomiałczyć. Ona wiedziała, że jesteśmy największymi miłośnikami kotów na tym kempingu. I że potrzebujemy czegoś takiego. Oczywiście na samym początku uznaliśmy z Kasią, uzgodniliśmy, że nie będziemy jej wpuszczać do środka. To po jednym dniu już się zmieniło i weszła do środka i została, no chodziła sobie potem na tym, jak się to nazywa, takim dywaniku, na kapciach sobie spała i jest okej. Ale powiedzieliśmy, nie śpi z nami, nie? Wczoraj spała z nami. Na początku północy spała tu na dole sama, a później w nocy wskoczyła na łóżko. No na łóżko i staraliśmy się ją przegonić, żeby też nie nauczyła się, ale no trudno odmówić kotu. Nie mówię, jesteśmy najsłabszym. Ja nie umiem. Jesteśmy najsłabszym ogniwem na tym kempingu. Ulegamy czarowi kota. Jest z nami, więc póki to będziemy mieszkać na tym kempingu, to będziemy ją karmić, będziemy ją kochać jak nasza. Dzisiaj jest specjalny, wyjątkowy dzień naszej podróży, a właściwie naszego postoju. Jak wiecie, przyszedł do nas kot i postanowiliśmy tym kotem się troszeczkę zaopiekować. Nie mamy go zamiaru zabierać ze sobą, bo nie mamy takiej możliwości, ale wszystko wskazuje na to, że ten kot ma robaki, potrzebuje weterynarza, także dzisiaj go zabieramy do weta, żeby mu dał jakąś tabletkę, bo i nie wiemy też, chyba czy on jest w ciąży. Ma taki dziwny, szeroki brzuch, więc myślę też upewnić, czy nie jest w ciąży, a jeśli jest w ciąży, no to zrobimy mu gdzieś gniazdo jakieś, żeby on się nie przyzwyczaił za bardzo do mieszkania u nas, a
nie wiem, no chcemy mu pomóc po prostu i zabieramy go do weta na początek. No, jedziemy z kotem do weta. Szybko ci, Ałko. Słuchaj, jedziemy na wycieczkę, chodź. Chodź. Jedziemy na wycieczkę. Ojejku, kociołko, nie bój się. Matulno, no nie bój się, kiciunia. Mamy tabletkę. Okazało się, że nie potrzeba wizyty u lekarza. Pani skonsultowała, zapytała się wszystko, jak kot wygląda, czy wszystko jest w porządku. Tak czy inaczej, czy jest w ciąży, czy nie jest w ciąży, dostała tabletkę. Niestety nie mogliśmy w środku kamerować, ale... no bo nie mają takich... zabroniła nam po prostu. Ale wszystko załatwiliśmy i co jest ciekawe, wszystko załatwiliśmy przy pomocy tego translatora. Tego. Powiedzieliśmy pani, że mamy kota. Jakiego kota? I co się z nim dzieje? I że ma robaki. Także spisało się to urządzenie po raz kolejny. Idziemy teraz do naszej kociołki, która tam biedna, zestresowana siedzi w samochodzie. Wizyta kota nie była potrzebna, także niepotrzebnie ją zestresowaliśmy. Ona tam biedna jest teraz schowana pod łóżkiem. Udaje, że nas nie ma, ale jej powiem zaraz po portugalsku, żeby się nie denerwowała. Kocie, byliśmy u pani doktor i zaraz dostaniesz tabletkę i pyszne, mokre jedzenie. Teraz jedziemy na camping. Strasznie lubię to urządzenie. Uspokoiła się? Już nie płacze? Nie płacze, no. Gdzie? Nie wiem, co to wyraziło. No, już po problemie. Byłaś dzielna. Jeszcze wam nie powiedzieliśmy. Ten kot dostał imię Violetta. Violetta przez 2T i przez V oczywiście. Słuchajcie, na koniec chciałbym wam tylko powiedzieć, jak wygląda sytuacja z naszym akumulatorem. Otóż dzięki wam dowiedziałem się, jak obsługiwać to urządzenie. Bardzo, bardzo dziękuję każdej osobie, która napisała komentarz i każdej osobie, która wysłała wiadomość. Jestem wam bardzo wdzięczny. Nauczyliście mnie naprawdę podstaw elektroniki i teraz już może nie zginę. A jak sytuacja wygląda, to powiem wam szybko. Mamy prąd, zmierzyłem prąd. Ile mamy prądu? 12,7 V było, jak mierzyłem. Wcześniej jeździliśmy troszeczkę do weterynarza, więc może dlatego ten voltaż jest wyższy niż 12,0, ale chyba jest dobrze. Później odłączyłem radio. Wypiąłem normalnie radio, i tak go nie używamy, więc go wypiąłem na czas postoju. I wypiąłem też Webasto, ponieważ Webasto ma taki czujnik. Nie czujnik, no, to jest taki kontroler. I tam jest on i off. I to się zawsze świeciło na niebiesko. Więc pomyślałem, że to się świeci, no to z nieba ten prąd nie przychodzi, tylko raczej z akumulatora. Więc wypiąłem po prostu ten bezpiecznik i wypiłem radio, no i poszedłem to zmierzyć. No i wyszedł mi totalnie dziwny wynik. Dlatego też pomyślałem sobie, że odepnę jeszcze ten akumulator, który jest w części mieszkalnej i wtedy będę miał pełny wynik i nic mi nie będzie przeszkadzać. No i faktycznie wyszło 0,05. Więc to jest bardzo dobrze, z tego co widziałem i z tego co czytałem od was, to 0,5 to jest dobry wynik, jak na taki duży, stary samochód. I super, nie? Mamy co i jak. Więc pomyślałem sobie teraz, wezmę tych naszych podejrzanych i sprawdzę. No i podłączyłem radio i zobaczcie, od razu skoczyło. Normalnie od razu wzrosło tutaj zużycie prądu. A jak podłączyłem Webasto, no to kolejne dwie czy trzy jednostki do góry, to czyli że waha, bo to cały czas pracuje. Ale no ewidentnie te dwie rzeczy, ta i radio i Webasto kradło mi prąd. Więc na czas dłuższego postoju będę je wypinał i się jej pozbywał. No ale teraz pozostaje mi rozwiązać zagadkę tego minusowego wyniku. Jak podłączyłem z powrotem ten akumulator, który tam jest podłączony do solarów, to z 0,05 wyskoczyło mi na minus 1 i tam widzicie tą końcóweczkę, cały czas się zmienia. No i teraz moje pytanie kolejne jest takie, czy to oznacza, że solary poprzez tamten akumulator ładują mi akumulator z przodu? Czy byłoby to możliwe? Nie wiem. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, czy tam solary będą mi ładować to, więc jeżeli ktoś się na tym zna, to niech mi napisze, a tylko tak powiem jeszcze, żeby było jasne. Tamten akumulator z tym akumulatorem, one są podłączone tylko plusami,
znaczy jednym kablem plus plus, a po środku jest izolator akumulatorów, żeby nie rozładowały się nawzajem. No i tyle. Więcej się na tym kompletnie nie znam, nie wiem co dalej mam powiedzieć, więc jeżeli ktoś z Was wie, czy taka opcja jest, że tamten akumulator, który jest naładowany do 14 V, bo dziś jest piękne słońce i jak widzicie jest przepięknie, do pełna naładowana bateria, 14,7 dochodzi, bo cały czas się ładuje, więc jeżeli tamten akumulator może za gorący, za pełny, to ładuje ten. Aha, a propos za gorącego akumulatora, to tamten żelowy bulgocze, w sensie wydaje w dźwięki, to nie jest jakieś bulgoczenie, ale to jest jakby tak prykała woda, tak no nie wiem, to nie jestem w stanie tego naśladować, ale jakieś dźwięki wydaje i nie wiem, czy to też jest dobrze, czy to jest źle. Czytałem szybko tak w internecie, pierwszy lepszy jakiś artykuł na jakimś forum, to było napisane, że żeby się nie przejmować, że to jest normalne. No więc się nie przejmuję, ale jeżeli myślicie, że mam się zacząć przejmować, to mi dajcie znać, bo wy się na tym znacie zdecydowanie lepiej niż ja. Dobra, kończę mój wywód, kończę vloga, zobaczcie sobie jakąś ładną scenkę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.